Hej, witajcie ponownie w Denerim. Tak, to już 15 odcinek Dragon Age. Jak ten czas zleciał. Wybaczcie. Aż ten czas zleciał, to jestem w szoku. Naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak dobrze pójdzie nam nagrywanie tego odcinka, znaczy odcinka tej serii w ogóle. Także jestem z siebie zadowolona. Ogólnie powiem wam, że nie do końca pamiętam, co tu powinniśmy zrobić, także zobaczymy sobie może na mapce. Tu widzę jakiś wykrzyknik, tu chyba jest ten sierżant, czy jak mu tam było. O, sierżant, dokładnie. Dobra, zobaczmy, czy mają tu jakiś, czy coś żeśmy zebrali, bo wiem, że tu mamy tą dziewczynę ograbić, czy coś, ale nie bardzo nam to wyszło ostatnio. Good to see you back. Potrzebujesz jeszcze pomocy? Nothing violent has happened. The cell swords are probably just disturbing the nobles' rarefied conversation. Just drum the louts out of there. The barkeep doesn't mind some blood, or sport, as she called it. Captain said Denerim won't miss a few dead mercenaries. Do what you will, and good luck. Powodzenia, okej. I tu mamy jeszcze z tyłu też. Tu zrezygnujemy chyba z tego zadania. You're back, eh? No luck yet, eh? Keep trying. You already got one. Let's not get greedy now. One noble ass at a time. I'm more of a man on a mission type. Chit-chat's boring, if you ask me. Dobra, czyli nic z tego. Tu mamy jeszcze jeden wykrzyknik. A tu jest. Tu żeśmy jeszcze nie byli. Tablica u kantora. Sprawiedliwość zaułku. Nie da się zaakceptować, chyba dlatego, że już to zrobiliśmy. Niestety jeden z naszych bohaterów zaginął. No przyjmijmy wszystkie. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie po drodze. Okej. Nowe zadanie tuż pod skórą. Tu coś mamy. Aha, tu jest studnia. Ale chyba na razie nie możemy z nią nic zrobić więcej. Już żeśmy tutaj jeden worek ze zwłokami wyrzucili. To co my tu mamy? Możemy zmniejszyć mapę świata. Jesteśmy tu. Co tu jest? Tu jest perła. No to dobra, przejdźmy się tu. Sprawdzimy mapki, co nam się tu pokaże. Nic specjalnego. Tu już jest jakby wszystko zaliczone. No cóż. No to idziemy dalej. Teraz nie możesz ruszyć w drogę. Obozowisko. Tam nie możemy się dostać. Idziemy na tą brudną boczną uliczkę. To co prawda już żeśmy się rozprawili też z łobuzami. Zobaczymy, czy tu jeszcze coś nam wyszło ciekawego. Nowego, czy nie bardzo? Nie. Z starej chałupy nie mamy wejścia. No chodź. Oj. Tak, zapomniałam, że tu się nie da skakać na spacji. I tu też nic nie ma. Oj, oj, oj. Takie trochę zwiedzanie. Tak jest, jak nagrywam troszkę wcześniej odcinki,
I pomimo tego, że przeglądałam poprzedni odcinek, to wypadłam z obiegu i jakoś nie mogę. To może pójdziemy tu. Opuszczony budynek. Zaniedbana uliczka, posiadłość Arla. Pałac Królewski. Tu nie możemy się dostać. Fort Dragon. Do obozowiska też nie. Chodźmy jeszcze tu i tu. O, jest jakaś walka. Ktoś ostatnio napisał, że stałam się bardziej krwiożercza. Czy żądna krwi? O, tak to było. Z odcinka na odcinek. No coś w tym jest. Łobuzy! Jej! Ojej, nie wiem co to ten. Za dźwięk, znaczy za dźwięk. Czekajcie, bo tu tak coś widzę. No i słaby okład leczniczy, w ogóle powinniśmy ich sobie trochę zrobić. Czemu ty się tarczą nie bronisz? Go nikt nie wie. Ach, bo nas tu w ogóle jednego mniej jest teraz przecież. Tam są. Dobra, my pójdziemy tu. A ten padł. To jest Alistar. Chodź tu, bandyto. Ty już też padłeś. Na następny. A masz ty wstrętny wrak. A masz. I jeszcze raz. I trójeczka. I heja. Okej. Okay. Udało nam się ich poskromić. Cieszy mnie to, bo Alistar prawie padł. Tu jest jakiś kufer otwarty. O. Zestaw do leczenia ran i trochę pieniędzy. As you say. Tak, właśnie tak mówię. Kolejny bandyta. Jeden, drugi. I tu jeszcze. Dobra, i teraz co my tu mamy? Zaułek, plan miasta, plan miasta. Stąd żeśmy przyszli w sumie, nie? Aha. Okej. Musimy iść przed siebie. Banda łobuzów. Jak mogli na nas napaść w ogóle? Wczytywanie. Szybko. Miasto Denerim. Zastanawiam się, czy... No tu już żeśmy to też oczyścili. Co tu było? Schronienie maga krwi. Nie, no to nie będziemy tego przechodzić drugi raz, bo to nie ma sensu. Wejdziemy jeszcze tutaj. Oczywiście dookoła. I tu też jeszcze szczątki leżą. Zastanawiam się, czy możemy wyjść poza Denerim, bo tak tam widziałam, że mamy jakoś w Radcliffe na przykład kogoś wezwać. Let me be. Daj mi spokój. No ja bym chciała z tobą porozmawiać. I co teraz? A ty nie chcesz ze mną rozmawiać. Oj.
Aha, tu też byliśmy. Te słabe umiejętności. No to nic. Tak, wychodzimy z powrotem. Powłóczyliśmy się przez 10 minut bez większego celu. Tu też kufr zamknięty. No to się mi stąd. I teraz zastanawiam się, czy możemy wyjść, wróć do mapy obszaru, do mapy świata. O, właśnie. Uchodźcy, wojna domowa. Pojawiły nam się nowe znaczniki. Chciałabym iść do obozu też, żeby ludzi, znaczy kogoś dobrać do swojej ekipy. Okej, tego teraz. Dajesz, dajesz, już prawie. Teraz ty. Opa! Gdzie tu następne? Tu ktoś nas bije. Tego nie można zrobić w warcie. Nie rozumiem. I jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, okay, Alistar nie żyje. Dobrze. Jakie tu mam? O. Czy teraz następny? Chodź, chodź. Chodź, chodź. Ogłuszenie. Jeszcze jeden tam został. Magiczny pocisk. Tu jeszcze jakiś item. Oj. Dobrze. Wzięliśmy sobie... Nie, najpierw ty chodź, mój buzie. No! Zabił mnie! Ciebie mogę wziąć z odległości. Osiem. Weź sobie... I może manę też, o. Silna mikstura z lirium. Ona kwasem, on kwasem wali. Weźmiemy sobie okład leczniczy i spróbujemy coś. Balsam naturalny. Nie, duchowy, uziemienie lodowe, ciepła. Żeby coś, co nas może ochronić przed tymi truciznami. Wymaga ważenia trucizn. Naturalnie zwiększa odporność na obrażenia z natury. Odporność duchową. Odporność na elektryczność, na ogień, na zimno. Nie mamy tu nic takiego, co nas przed kwasem uchroni. Same prezenty. Lodoskała, kryształ ognia. No nic, będziemy musieli to jakoś przetrwać. Aha, to nie ma sensu. A, no
przecież wzięła. Twoja podróż dobiega końca. Ostatni plik zapisu. Może był jakiś autosave? O nie. Dobra, wychodź. Od razu tutaj. Nie, nie. Zrobimy jeszcze inaczej, wiecie? O. Możemy się cofnąć? Droga powrotna? Nie możemy. Mapę. Teraz nie możesz wrócić. To nie. Łaski bless. Weź wszystko. Mapa świata. Większy cień. No cóż to za łobuzy są znowu? Ach, tu są następne cztery. O matko. Dobra, akurat leczniczy dla Alistara to samo. Czy ty, moja droga, zaklełaś naszą broń? Tak. Wyssanie życia, oszołomienie. Dlatego może. A nie tak. Tak, tak. Już to widzę, jak nam się to uda przejść. Super. Jasne. W sumie, czemu nie? Okej. Twoja podróż dobiega końca. Ciężki odcinek, ciężki. 17 minut nagrywam, a jeszcze nic większego nie udało mi się zrobić. Ale najpierw pójdziemy sobie w takim razie do tego obozu. Jeżeli nam się uda. Tu. O. Będziemy mogli kupić kolby, zrobić trochę mikstur. Masakra. Now that we're back at the camp, I want to talk about what happened at Redcliffe. You killed Connor. You killed him. A little boy. How could you do that? You could have let the Arlesa sacrifice herself. Lady Isolde is the one who started all of it, isn't she? Blood magic or no, if one of them had to die, it should have been her. This is the Arl's son we're talking about here. What do you think he'll say when we revive him? I just don't know how you could do it, how you could make that decision. I owe the Arl more than this. Chodzi o ciebie, o niego, a nie o mnie. Did you? I guess I really have no choice but to just accept that. Just forget I brought it up. I'm the one being the ass here, right? Forget I said anything. Nowa zdolność. Aha, Alistar minus 20. Nie mam pytań. Ale mamy prezenty. Więc jak tylko znajdę spis tych prezentów, to zaraz je tu komuś wręczymy. O. W grupie nie ma... A, czy mamy wszystkich? Alistar... Tak, mamy wszystkich. Okej. To zobaczmy, co za prezenty tu są. Dużo było na pewno dla Leliany.
także możemy tutaj wyciągnąć. Co my tu mamy? Miecz miłosierdzia. To na pewno. Co jeszcze? Ciżemki też mieliśmy. Amulety. Aha, miałam sobie od razu skreślić, bo potem zapomnę. Także ciżemki. Amulet zakonu. Teraz jej damy. Dobrze. Kość wołu to jest na pewno dla naszego pieska. Na bank. Gdzie ona tutaj jest? Tu mamy Steina. Wszyscy. Będzie nasza psina. Jest, Mabari. Mabari mamy, co mamy? Łopatkę wołową. Proszę bardzo, piesku. On nas i tak bezgranicznie kocha. Kość wołu. Dla Steina chyba były te wszystkie... Tu jeszcze coś takiego? Nie. Dla Steina były chyba te wszystkie obrazy, o ile dobrze pamiętam. Stein. Mamy martwą naturę w srebrnej ramie. Tak, dla Steina. Mam tu w sumie wypisane tylko postacie, które już są z nami w grupie. Także jeżeli tych prezentów tu nie znajdę, to nie wiem, komu je dopasować jeszcze. Mapa Imperium to chyba nie dla niego. Nie. Poplamiony wodą portret. To dla niego. Okej. Okay. Granat nie jest prezentem. Mamy białe ostrze, gorzałe, mapę i tą genealogię jakąś. Teraz co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy? Aha. Ta książka była dla naszej zmarłej koleżanki. Dlatego damy ją może Alistarowi. Oh, thank you. That's very nice. Chociaż tyle. Mapa Imperium. Mamy tu ją dla kogoś. Gdzie my tu mamy? Dla Alistara coś jeszcze? Nie, dla Alistara nie. Okej. Patrzę jeszcze za tą mapą, czy ktoś ją tutaj mam. Ale nie ma tutaj komu jej dać na razie. Dobrze, no to tyle, bo pozostałe trzy przedmioty nie wiem dla kogo. Także dla nikogo, kto jest z nami. Fajnie, fajnie. To znaczy, że jeszcze ktoś się dołączy. Teraz bym chciała nowe zdolności, natchnienie. O. Stein plus 7, Liliana plus 6. Zmienić drużynę bym chciała. Na pewno zostawimy swoją czarownicę Alistara. A kogo byśmy ze sobą wzięli? Stein na poziom 11 wojownik. Łotrzyk też 11. Zewran, Leliana. Może Lelianę, chociaż ona jest krucha jak kobieta, krucha. A może pieska? Pies bojowy.
A w sumie, czemu nie? Możemy spróbować. Zawsze tu możemy wrócić. Okej. Okay. To idziemy gdzie? Uchodźcy? Może na wojnę domową. Nie wiem, czy to służy nam jakoś lepiej, czy nie, ale zobaczymy. O nie. Bitwa po drodze. Płonący sługa. Poczekajcie. Może jakąś odporność na ogień? Damy radę. Balsam ciepła. Odporność na ogień. I Alistarowi też damy. Okej, bo ja tu nic nie widzę w ogóle. Nasz piesek dostał awans. Tak na marginesie. Słabo. Mieliśmy jeszcze kolby kupić. Oj, dziewczyno. Jeśli ty się ogarnij w końcu. Nie wiem, czy Alistar to przeżyje. Jak zwykle. No, dajesz. Już prawie. Okej, okay, następny sługa. Jedyneczkę. I dwójeczkę. Bo czemu nie? Już prawie. Piesek się spisuje na medal, naprawdę. Przynajmniej póki co. Jeszcze ciebie wykończymy i potem tam jeszcze ostatni nam demon został. Chodź, demonie. Bez swoich sługów już nie jesteś taki cwany. Jej, udało nam się! Patrzcie, skrzynka. Dobra, ognista strzała. Kamień życia. Jakaś pułapkę żeśmy uruchomili, granat. Monety. Okład leczniczy, no proszę. Kolejny okład i monety. Okej. Okay. Tu jeszcze była roślinka, także sobie ją też zabierzemy. Skoro tu już jesteśmy. Nie, to miałam cisnąć tylko mapę. Zablokowane wejście, zablokowane rumowisko, zablokowane. Okej. Okay. Rozumiem, że nie mamy zbytniego pola do popisu. Tak, zebrać drużynę w drogę. Get your asses off Ben Talman's land. We want Ben Needle again. Logain is the regent. He demands you. We're not Orlesian lickspittles. We owe no man our allegiance. Leave! Take their lands by force, men. Regent's orders. Enemy! Łomatko. Kolejna sieka. Ale to są ludzie, więc może nie będzie aż tak źle. Dobra. Jeszcze jeden. Jest o niebo łatwiej niż było tam. To nas coś nie zaskoczy tutaj jeszcze. Okej. Okay. Będzie filmik? Będzie filmik? Idą do nas. Runa. Okej, no to filmiku nie ma. Mamy tu jeszcze coś do podniesienia? Chyba nie bardzo. A, zapomniałam awansować naszego psiaka. Kondycję mu podniesiemy i... Ojej, ile on ma punktów. Mamy do 40, kondycję i zręczność.
Wow. Specjalizacje 2, talenty. Szkolenie bojowe. Mabari przeszedł rygorystyczne szkolenie bojowe, dzięki któremu otrzymuje premię do ataku, pancerza oraz szansę na trafienie krytyczne. A potem jest przeważająca siła, a tu jest szarża. Szarżuje na wroga, zadając normalne obrażenia, jeśli trafi i powali przeciwnika na ziemię, jeśli ten nie wykona testu odporności fizycznej. To zrobimy to. Mabari skacze na cel, przygważdżając go do ziemi i atakując kilkukrotnie. O. Wow, super. Świetnie. Mamy w ogóle może jakąś nie, zbroję, w sensie dla pieska? Gdzie jest? Kadis Pani Niebios. Odporność 30 do odporności fizycznej. Barwy bojowe. Nie wiem, czy to coś zmieniło. Znaczy tak się coś rozjaśniło tu mi, ale... I co mamy? Plus 2 do przebijania pancerza i plus 8 do pancerza. Pewnie. Ha! Udało się. No to dobra, co my tu mamy? Zablokowany płot. Tak, zabrać drużynę dalej. Miałam nacisnąć. Aha! Można to zamknąć? Można. Sobie zapiszemy grę. Tu był korzeń jeszcze. I teraz pójdziemy dalej. Spróbujemy. Gra zapisana, nie będziemy musieli się daleko cofać. Ciekawa jestem. Czekajcie, aby tego wykończyć najpierw. Już się zaczęło. I znowu od ognia. Już chyba nie mamy tego kamienia. Promieni na odporności siły natury. A, padłam. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Dajesz. Dacie radę. Nasz piesek tu szaleje normalnie. Tak, przypadliśmy. Okej, no to teraz pies. Okej. Nam to trochę inaczej jakoś rozegrać. Chodź tu. Patrzcie. Patrzcie, ile on zadaje obrażeń. Jestem w szoku normalnie. Ty musisz się uzdrowić, moja droga. Ty mógłbyś się pospieszyć z tą regeneracją tych swoich punktów. Morrigan. Ile on tu ma w ogóle? Prawie padł. Damy radę, damy radę. Damy radę. Och. O matko, nie douważyłam, żebym być... Nie wiem, czy on może używać jakichkolwiek... Dobra.
czy... Zjedz to. Już mi tak niewiele zostało. Jest. Powiedzcie, że to wszyscy. Łobudka. Wstawać, łobuzy. Hello? I shall do it. No wejdź wszystko. No garnijże się. Gdzie reszta? Mniejszy balsam ciepła. Może tu jeszcze ktoś został gdzieś. Nie, obudził się Alistar. Nie wiem, co mam do nich podejść wszystkich. Tu jakieś zwłoki nam jeszcze zostały. Balsamy zbieramy. Trzeba było się przesunąć. Szmaragd. Wow, bomba duchowa. Okej. Okay. Tak czy siak. O, tu mamy problemy, więc sobie weźmiemy okład. Nie to. Zestaw do leczenia ran miał być. Ty musisz też mieć mniejszy zestaw. I hammer też. Okej. Okay. I wszyscy zdrowi? Jest. No. Nieźle. Nie tu. Mamy tu z kim pogadać czy coś? Uchodźca. Oh, thank you, Maker. Thank you, thank you. Oh, thank you, Maker. Thank you, thank you. Okej. Okay. No to nic, idziemy dalej. Nasz piesek jest naprawdę mega. Mapa świata, mapa świata. Tak. Nie wiem, gdzie teraz się przejdziemy. Skraj lasu. Ruiny. Denerim, tu żeśmy byli. Perła. Doki nad jeziorem Kalenhat. Może sprawdźmy, co my tu mamy wykonać w ogóle. Zadania. Tablica Kantora. Odepchnięcie Lokheina. Jego plany. Wróć do Rady Zakonu, aby donieść jej o tej tragicznej stracie. Pokonałaś czające się w okolicy pomioty i ocaliłaś uchodźców. Poinformuj o tym Radę Zakonu. Przynieś do Kantora 9 trupich gruczołów jako obiekt badań templariuszy. Jeśli przyniesiesz od razu 18, otrzymasz dodatkową zapłatę. Dobra. Jeszcze coś tu mamy, nie ten? Nie. Powiadom o śmierci. Larani mieszkającej w pobliżu jeziora Kalenhat i Renis Redcliffe oraz Sarze i Tanis Denerim. Te dwie chyba żeśmy już przeszli, także Kalenhat możemy przejść i ewentualnie na tą Redcliffe polecieć. Doki nad jeziorem, wieża kręgu. Idźmy tutaj. Ojej. Nie ma lekko, nie ma. Powolne trupy. Templariusz. Of course. Nie może być inaczej. No co? Tempo. To tylko trupy. Okej. Okay. Teraz ty. Dobra, teraz ty.
idzie? No jakoś idzie, w miarę. Robię to teraz tobie. Wszyscy... O, Alistar nie żyje. Wszyscy dostajemy jakieś... zarażenia, znaczy zarażenia... obrażenia od trucizny. Nie wiem, kto nas traktuje. Dobra, bo zaraz padnę. Akurat. A, to plugawca pewnie. Dajesz. Chodź. No. Okej. W sumie się udało. Not like death much. Of course. Templariuszem pogadamy, też pewnie nic tam nie powie ciekawego. With these things on the loose, though, we can only assume the worst. Masakrowane zwłoki. Czysty Welin. Jeszcze jedne zwłoki. Żelazny pierścień. A, można sprzedać zawsze. Okej. No to chyba na tyle. Nie widzę, żeby się coś jeszcze podświetlało. Trupi korzeń ewentualnie, ale nie możemy się do niego dostać. No to idziemy dalej. Już w ogóle 40 minut nagrywam. Przydałoby się powoli kończyć. Tu mam oto odcinek. Jesteśmy w dokach. Gdzie może mieszkać ta kobieta? Mapę. Są może tu. You're the Grey Warden, aren't you? Exactly who I was hoping to meet. I represent a collective of mages interested in going about their lives without the constant scrutiny of the Chantry. Next to me, and in every major settlement, you will find an inconspicuous sack containing requests from mages all over the land who need the assistance of someone skillful and discreet. Thank you, my friend. We have agents in every major settlement to reward you for work done on behalf of the collective. Make us smile upon you. Okay. Exactly. You tu jest ktoś, ty i ja, wszystko może być snem. Okej. Okay. Lufi korzeń sobie weźmiemy. Mapa. Nic nam nie pokazuje. Rozpieszczona księżniczka. Okej. Okay. Ciekawe, co tu zastaniemy. Larana. Znaleźliśmy tą kobietę. All right. Let me take a look. What? This is terrible. My beloved. Karczmasz. Zobaczymy, co ma nam do zaoferowania. Spoiled princess. Is there something I can get for you? Brother Jin. No, of course not. I've never heard of him. I know everyone staying at my inn, and I've not heard of this person. Why would I be nervous? Listen, the person you're looking for isn't here. You should be on your way as soon as possible. No, I'm not in any kind of trouble. If you want ale, wine, or a warm bed for the night, I can help you. If not, I have nothing else to offer. Okay. No to porozmawiajmy. Welcome back, spoiled princess. How may I serve you today? Of course. What would you like? Whoa.
No to zobaczmy, czy mają prezenty. Mają. Balsam skalny. Kadzidło świadomości. Nieźle. Dobra, zobaczmy po kolei. Chyba tylko te. Amulet ucznia. Mamy. Dobra, co mamy na sprzedaż? Odporność na zimno. Długi miecz. W sumie wszystko sprzedajmy. Skórzone rękawice. Buty. Tarcza magistra. Żelazny pierścień. A, co mi tam? Te kamienie też mogę sprzedać. Granat. Szmaragd. Czysty welin. Nawet nie wiem, do czego go wykorzystać. Są prezenty. Tu są runy. Jad, pułapki. Bomba duchowa. Weźmiemy sobie okłady, czy nie? Zestawy do leczenia ran sobie weźmiemy. O. Powłoka płomieni. Czy nie będziemy mogli wykorzystać, bo nikt nie ma ważenia trucizn. No, ale okej. Okay. Możemy tu gdzieś przejść, czy jak? Nie możemy. Tu jest skrzynia. Zamknięta. Dobra, no to dostarczyliśmy wiadomość i myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Ojej. Ojej. Przywódca kultystów. Tego się nie spodziewałam. Dalej, dalej. No to czekasz. Proszę bardzo. I jeszcze ty. Ty byś już uciekał. Jeden został. Ja nie wiem. Okej. Usprzątane. Zbroja ceremonialna. Czerwona stal. Zobaczymy, co tu jeszcze w beczkach mają ciekawego. Metalowa tarcza. Niestety nie lepsza od naszej. A ten? Zbroja? Minus 3 do pancerza. Ha, ha, ha. Okej. Okay. Także myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek dzisiaj. Z pięknym widokiem. O! Jest ta wieża magów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pierwsze 10 minut faktycznie było zamulające i trochę takie nieokiełznane, natomiast potem się ekipa rozkręciła. Oczywiście pełno faili, jak to zwykle. Ale cóż. Nie grało się bardzo dobrze i jestem ciekawa, na jakim etapie gry już jestem, bo dosyć dużo tego jest, a biorąc pod uwagę prezenty, znaczy, że jeszcze nie wszystkich spotkaliśmy i to jeszcze nie koniec. Ale nie podpowiadajcie. Chociaż może, dajcie znać, na jakim etapie gry jesteśmy, ile jeszcze zostało, powiedzmy, o tak. Niemniej dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!